Halo, halo, cześć, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Stardew Valley w poradnym graniu. Także moi drodzy, dzisiaj akurat padło na to, że jest piątek, w grze piątek normalnie, także sympatycznie. Życzę wam już teraz miłego piątku, to ostatni dzień, także wiecie. Dobra, dzisiaj duszki są też bardzo, bardzo szczęśliwe, co mnie osobiście bardzo, bardzo cieszy. Natomiast, moi drodzy, teraz tak, my mamy tutaj sporo węgla i mieliśmy porobić więcej preserved jarów, więc to jest 9 godzin. Czyli jeżeli to jest 9 godzin, to ja stąd blackberriesy na razie wyjmę, bo nie będziemy ich przerabiać. Poczekamy, aż one się zrobią, żeby zrobić więcej oczywiście tych. Teraz tak, copper bar, iron bar, oak resin. Ciekawe, czy mam jakieś... O, mam dwie sztuki jeszcze, bardzo dobrze. Ulala. Liścik. O, od Pam. Dostaliśmy energy tonic. O, to nie tylko. Pumpkin from you, my daughter. Od Caroline mamy zlecenie na dynię. Okej, okay, dobra, jak najbardziej. Przyniesiemy. I teraz, moi drodzy, ja mogę zrobić tutaj, widzę, tylko dwa kegi, więc dwa kegi będziemy w stanie dzisiaj zrobić. Czy mamy tu jakieś drewno? Mamy i to dużo, dosyć dużo. Także robimy dodatkowe dwa kegi. Potem porobimy jeszcze trochę preserved jarów, ale na to jest potrzebne stone i coal, więc właściwie w sumie to jak już zebrałem to drewno, moglibyśmy to zrobić. Dobrze, dobra, to bierzemy stone'a, zaraz się zajmiemy zwierzętami, podlewaniem i wszystkim, tylko chciałbym zobaczyć, ile jestem w stanie zrobić preserved jarów. Dwa. I tu jest jeszcze trochę drewna, to mogę sobie wziąć, 50 chyba było potrzebne. Także mamy jeszcze trzeci. I to jest w chwili obecnej max, które mogę zrobić, jeżeli chodzi o bycie dookoła naszej oczywiście tutaj... Wiecie czego? Zaraz, może zrobimy tak, żeby było trochę więcej węgla. Ja to zostawię może z 50 sztuk, że niech nam się jeszcze 5 węgla przerobi. Tak, wiecie, just in case. Tylko teraz tak, reszta mi w sumie już nie będzie potrzebna, także zostawimy sobie drewno, węgiel też tutaj zostawię. I dobra. Zwierzaczki, moje drogie kochane. Czy któreś z was, przede wszystkim żadna koza mi nie daje lepszego mleka. Musimy to jak najszybciej zrobić, bo... Tylko to mleko nam zostało i będziemy mieli możliwość ogarnięcia sobie oczywiście szklarni chyba. Chociaż nie, szklarni chyba to nie tak szybko będziemy mogli zrobić. No już teraz nie pamiętam. Dobra, zaraz sobie wszystko sprawdzimy i ogarniemy. Także na spokojnie. Tutaj dostaniemy, widzę, duże. Tu w ogóle jak się porozchodziły dzisiaj te krowy. Halo, co ty, chcesz mnie opuścić? Wiesz ty co? O, wyrosło nam drzewko cherry. Czyli, no, brzoskwinie, wiśnie. Nie, to są, nie, jakie brzoskwinie? Chryste, panie, co ja gadam za pierdoły? Nie brzoskwinie, tylko... Oj, wyrósł nam dinozor. Brabo, niech będzie brabo. Dzień dobry. To prawda, wiem, że ty będziesz te jajka dawać tak bardzo nieczęsto, nieczęsto gęsto. Ale no niech ci będzie. I teraz tak, nie mamy żadnego duck egga, więc ja dam, słuchajcie, large egga do nie, moment. Nie mieliśmy robić tego, tylko mieliśmy wziąć jajko darkowe. Tylko gdzie ja je wsadziłem? To jest very dobre pytanie, ale wydaje mi się, że chyba, że do lodówki schowaliśmy. Nie, to musi być tu. Nie? Tu jest. Jest Void Egg. Także Void Egga oczywiście wsadzamy, żebyśmy mieli czarne kurczaki. Także one nam tutaj trochę będą chyba się ogarniać. Jak długo? 150 godzin. No jest to jednak dużo, bardzo dużo czasu, ale wiadomo, lepszy ryc niż nic. Dobra, także tak, dzisiaj będziemy sobie tutaj podlewać, bo raczej nie wyrosło nam chyba nic z tego, co tutaj widzę. Także dobra, na razie jedzie nam całkiem dobrze, całkiem sympatycznie ze wszystkim. Dodatkowo zimą, jak już wam mówiłem wcześniej, będziemy ulepszać sobie narzędzia i dobrze by było każdy mniej więcej ulepszyć do złotego poziomu, bo to już jest taki, jakby to powiedzieć, mus. Więc myślę, że nie będzie źle. Natomiast zimą też myślę, że zbudujemy sobie spokojnie tą taką stodółkę, którą mamy, tą taką małą, żeby po prostu wrzucić tam wszystkie rzeczy, które możemy przerabiać i to będzie nasze po prostu takie miejsce, w którym wszystkie rzeczy będziemy po prostu przerabiać. Także będzie trzeba mieć to na uwadze. Dzisiaj też jest cyganeczka, więc myślę, że moglibyśmy do niej skoczyć, ale ja też wezmę dla Penny
Kwiatek, bo ja nie wiem, czy my w tym tygodniu jej w ogóle nie daliśmy jej w tym tygodniu żadnego prezentu, więc mamy jeszcze dzisiaj i jutro, żeby dać przed resetem. Więc tutaj też trzeba mieć to na uwadze. Wydaje mi się, że podlaliśmy chyba wszystko, więc teoretycznie dan na dzisiaj, jeżeli chodzi o farmę. Tylko teraz tak, jeszcze przerzućmy tutaj te rzeczy do robienia. Tego na razie nie będziemy powiększać, słuchajcie, z przerabianiem rzeczy od zwierzaków, dlatego że to nam się w ogóle do niczego nie przyda tak na dobrą sprawę, dlatego że moc przerobowa tego, co mamy, jest na tyle spoko, że nie powinno być z tym problemu. Dobra, kukurydzę złotą to sprzedaję, resztę sobie zostawimy, ale jeszcze sprawdzę jedną rzecz, bo i tak muszę wziąć kwiatki dla... I tak musimy wziąć kwiatki dla tej naszej... Nie, jeden wystarczy. Dla Penny. Jeszcze zobaczyć to wino. 4 godziny. Dobrze, bardzo dobrze. To zabieram stąd hopsy. Dlatego, że później to przerobimy. I ja wiecie co? Myślę, że to i to przerzucimy sobie gdzieś tutaj do naszej... po prostu... no tutaj. Sypialni. O, w ten sposób. Także to myślę, że tak zrobimy. Jeszcze sprawdzimy, czy żywic jakiś nie ma, ale widzę, że nie ma. Zresztą tych taperów to też mam mało i też trzeba byłoby je robić. Tylko, że one są niestety, kurde, horrendalnie drogie w zrobieniu, no ale trzeba będzie. Cieszę się też, że wyczyściłem tutaj tą część, bo tutaj była jakaś po prostu katastrofa. Jeszcze zobaczę tylko, czy... O, mogę te duże kamienie zniszczyć. Dobra, ale to... 15 kamieni z nich wypada. Nice. Dobra, ale my idziemy do cyganki i oczywiście nie byłbym sobą, gdybyśmy nie ogarnęli drzew, więc jeżeli przejdziemy się po prostu tutaj tak na szybko, jeżeli będą jakieś drzewa, to ok. Mamy też oczywiście zadanie z dynią i domyślam się też, że pewnie będzie jakieś zadanie przy sklepie, więc też zobaczymy, czy tam się coś nam nie wytworzyło. Co ty dzisiaj masz? Chyba nic dla mnie nie masz. Masz pufferfisha, ale co mi po pufferfishu? Rare crow za 4 kafle, to koleżanko, dzisiaj kiepsko z tobą. Dzisiaj bardzo kiepsko z tobą, niestety. No dobra. Czy mamy tu jakieś inne drzewa? Hi, hi, halo, hi, hi, halo. Ale widzę, że chyba średnio, niestety. No niestety, wszystko jeszcze nam nie powyrastało. Będziemy, myślę, że musieli poczekać z jakieś 4-5 dni, aż tu się wszystko zrobi. Co prawda łaziliśmy w poprzednim odcinku tak na dobrą sprawę, więc no raczej chyba nic nie wyrośnie więcej. Także tutaj nic nie zdziałamy. Dobra, to wiecie co, darujemy sobie to. Przyjdziemy, mówię, za 2-3 dni. Myślę, że w okolicy 23-24 to teoretycznie powinno trochę drzew powyrastać. Natomiast pójdziemy sobie teraz może jeszcze tak. Wróćmy na chwilę do domu. Zabiorę jedną dynię dla Caroline, żebyśmy też zadanie mieli wykonane. I co później pójdziemy robić? Raczej do kopalni, bo i tak nie mamy tutaj zbytnio dużo rzeczy do zrobienia. Chociaż tak, poczekajcie, ja jeszcze sobie sprawdzę Community Center. Do Artisan Bundle potrzebujemy Goat Cheese, który mamy na pewno. Potrzebujemy Honey i Jelly, to ja to mam, więc mógłbym to zanieść już. O, to w sumie też nie ogarnąłem, dobra. Animal Bundle, tu będziemy potrzebowali Lard Goat Milka i Duck Egga, więc to jest do zrobienia, myślę. Biuletyn robię w ostatniej totalnie chwili. Potrzebujemy kraba. Wiecie co, czekajcie, Snail... No nie, tego się nie da zebrać w żaden sposób. Ale pójdziemy jeszcze, zobaczymy też na plażę, czy nie będzie tego cockle. Nie wiem, czy to się tak wymawia. Wydaje mi się, że może być. O, sandfish, właśnie, że my możemy popłynąć i wyłowić tą rybę. No i ocean fish bundle, to tutaj potrzebujemy tylko tuńczyka, ale no tuńczyk to zimą. Także myślę, że damy radę to zrobić. No i teraz winter foraging, no to wiadomo. Greenhouse, no greenhouse na pewno zrobimy, tego gdzieś tam jestem tak na 100% pewny, więc myślę, że spokojnie będziemy mogli już zimą wszystko ładnie sadzić i też zrobimy mix z drzewami, że ja kupię drzewa i je wszystkie tam powrzucamy. Dobra, tylko teraz tak, co ja miałem zrobić, na pewno pójdziemy do... A czekajcie, czemu ja tu nie mam przynęty w tej wędce, ja musiałem to właśnie... Dawać mi przynętę. Tu jest 10 tylko? Tak, mało. Jest krab. Ale to jest tylko krab. Nie mamy żadnych rzodkiewek. Chryste, panie, co ja gadam za głupoty. Blackberry jelly na pewno. Fairy Rose Honey musimy zabrać ze sobą.
Co tam jeszcze było mi potrzebne? Czekajcie, żebym się nie pomylił, bo pójdziemy, to pooddajemy. Goat cheese. Tak, i goat cheese jeszcze jest mi potrzebny. Także goat cheese'a mamy. Właściwie tak, Fedora też możemy zanieść do die bundla, chociaż to i tak mi dużo nic nie zmieni. Jajko tej duck egga, dobra, czyli tu jest wszystko w porządku, przynajmniej na razie. Bridge repair, no to Winter of Raging, wiadomo. Do crab pota, no włożę tylko kraba, nie mam ani crayfisha, ani lobstera, ani shrimpa, ani tego, ale to zobaczymy jeszcze sobie na plaży. No i sandfisha, tylko że po sandfisha musimy na pewno szybko tam popłynąć. No i tuńczyk, no to wiadomo. Także raczej chyba wszystko pobraliśmy, tak mi się wydaje. Dobra, to teraz tak. Tak bardzo szybko, że tak powiem, udajemy się na pustynię, spróbujemy wyłowić sandfisha w tym jeziorku. A, jeszcze miałem dynię dla Caroline zebrać. Także ja coś czuję, że my dzisiaj to chyba nie pójdziemy do tej kopalni. Nie wiem, mam takie dziwne przeczucie, że może być kiepsko. Dobra, to teraz jeszcze tak, to zostawię. Tu wszystko jest mi potrzebne. Tu zostawimy oczywiście jeszcze Kstona i teoretycznie to jest wsio wszystko. Dobra, w pierwszej kolejności, tak jak już mówiłem, lecimy dalej, dlatego że PAM jest w określoną godzinę. Co prawda bilet kosztuje 500, ale umówmy się, że 500, wiecie, jak raz na jakiś czas się to wyda, to nie ma problemu. Natomiast mówię, największym takim problemem jest to, żeby... może inaczej, jak tylko będę mieć Prismatic Sharda, to uwierzcie mi, że nieważne, czy wyprawa by kosztowała 500, 1000 czy 10 tysięcy, i tak jest warto się udać, dlatego że wtedy dostajecie najsilniejszą w grze broń. Więc tutaj trzeba mieć to na uwadze. Dobra. Mam nadzieję, że sandfish mi dosyć szybko wypadnie, więc będziemy mogli od razu wrócić, bo na razie to widzę, że łowimy same gówniane glony, które i tak mi się do niczego nie przydadzą, chociaż jedynie do jedzenia. O! Może być sandfish, raczej na pewno to będzie sandfish, tylko domyślam się, że pewnie będzie problem ze złowieniem. Chociaż? Sandfish? Sandfish! Sympatycznie, dobra, no to widzicie. To jest właśnie szybkość ogarniania rzeczy w Stardew. Także na szczęście się udało. Cieszy mnie to niezmiernie, bo będziemy mogli to oddać i będziemy mieli zrobionego kolejnego bundla. Tylko że teraz tak. My, słuchajcie, idziemy jeszcze do Penny i do Caroline. Tak? Bo to Caroline chyba potrzebowała. Tak, bring Caroline a pumpkin. Dobra. Także jest ok. Zobaczymy też, jakie zadanie jest na tablicy, bo raczej domyślam się, że powinno jakieś być, więc no myślę, że może jeszcze nam się uda jakieś zadanie. O, jest zadanie, tak myślałem. O Boże, 35 kaperoro dla Clinta. No chyba cię coś bici, koleś, bardzo. Dobra, Caroline chyba powinna być w muzeum, tak? Tak, i tu jest też Clint. Dobra, ale Penny dajemy oczywiście Poppy, czyli rzecz, którą ona uwielbia, i jeszcze skoczymy sobie szybciutko 7 na 10, nie będzie, kurde, nie mamy 8 na 8, lipa. Dobra, ale teraz tak, jeszcze dla Caroline Pumpkin, także ona jest tutaj w środku, więc wejdziemy jej damy. Caroline, where are you? Study. 2 na 10, też ładnie. No dobra. Ale wiecie co? Tak jak już wam mówiłem wcześniej, ja widzę, że mam bardzo duże braki robaków. Niestety, ale naprawdę, jest ich na tyle mało i to jest aż dla mnie nie do uwierzenia, bo z reguły właściwie w każdy sezon Stardew, który mieliśmy, tych robaków naprawdę było sporo i dosyć szybko się to wszystko ogarniało. Natomiast tutaj w chwili obecnej jest, kurczę, ich tak malutko, że to się naprawdę... Nie fajnie. Ale dobra, teraz pytanie, czy na plaży będą któreś z tych owoców morza? Bo jeżeli by się okazało, żeby było, to byłoby ok i moglibyśmy oddać wszystko i mielibyśmy z głowy, ale już widzę, że niestety nie.
Właśnie to też odwaliłem, że nie sprawdzałem, czy cyganka czegoś takiego nie ma, bo jeżeli ona by to miała, to byłby taki plus, że moglibyśmy to po prostu od niej kupić. I naprawdę, czasem warto, czasem nie. Nawet jeżeli coś jest droższe i tak dalej, to moim zdaniem i tak się opłaca. Bo jeżeli wiecie, coś kosztuje na przykład, nie wiem, już załóżmy, że do tego 1000, no to wydaje mi się, że to jest cena jeszcze taka, która ujdzie. Natomiast już wiadomo, jakby coś kosztowało znacznie, znacznie więcej, no to już moim skromnym zdaniem byłoby niezbyt fajnie. No ale to moje zdanie. Dobra, to teraz tak, rybki na pewno będziemy mieli tak, do crabpota, no i jedna rzecz, jednej rzeczy nam brakuje. Specialist Fish Bundle tu będziemy mieli zrobione, zaraz też zobaczymy, co dostaniemy, czy to będą... Aha, dish of... no świetnie. Tutaj za to dostaniemy chyba crabpoty, znaczy w sensie te takie skrzyneczki, którymi, w których będziemy mogli to ogarnąć. Tu jest do die bundla, więc brakuje nam tylko red cabbage, która tak na dobrą sprawę jest dostępna tylko w drugim roku. Więc chyba, że od cyganki można byłoby ją kupić. A ja nie wiem, czy razem nie kupiłem red cabbage od cyganki. Wrócimy do domu, to ja zobaczę, bo aż sam jestem ciekaw. Kurde, tego Ferrero's Honey mi trochę żal, ale no niestety. O, dostałem kega, bardzo mnie to cieszy. Dobra, no i tutaj jeszcze odkładamy to jednego dakega i zostaje nam large goat milk, więc jak tylko oddamy large goat milka, będziemy mieli odblokowaną szklarnię, za co będę przeszczęśliwy, bo szklarnia to jest też ta rzecz, która jest naprawdę spoko i tutaj już w tym wypadku fajnie by było, gdybyśmy mieli iridiowe sprinklery, bo one dają naprawdę dużo, sporo i... Można by tą farmę tam znacznie lepiej zagospodarować, bo niestety tam jest, kurczę, teraz nie pamiętam, czy to jest 15 na 10? Chyba jakoś tak, w sensie pól uprawnych, które mamy dostępne. Natomiast widziałem gdzieś modyfikacje, które robią to 15 na 15, ale z drugiej strony nie, no bez przesady, bo w sumie szklarnia jest w formie takiego trochę prostokąta, więc... No już niech zostanie tak jak jest. Okej, okay. Nasze zwierzeczki sobie tutaj ładnie... O, czekajcie. Ja wiem, że one się co prawda najadły, ale chyba wolałbym jednak jeszcze dołożyć tutaj. Dobra. I dzień dobry. Wy sobie też tu ładnie radzicie, także sympatycznie. Jeszcze tak, zerknijmy sobie na grzyby, czy nie wyrosły, bo bardzo możliwe... Si claro, por favor. No i co? I w takim razie idziemy jeszcze przebudować w domu nasze rzeczy do przerabiania, bo to też trzeba będzie tutaj ogarnąć sobie jeszcze. Także teraz tak, co ja mogę tutaj sprzedać? Na pewno to, algi, no grzyby to też sprzedajemy, bo to już jest, że tak powiem, norma w naszym wypadku. I teraz tak, tutaj nam się wszystko porobiło, więc jak już mówiłem wcześniej, będziemy musieli to w jakiś sposób przebudować, więc myślę, że tak, zabiorę sobie to. Mamy 3 kegi dodatkowe, więc tutaj nie będę jakoś zbytnio tej skrzynki ruszał, po prostu zrobimy to w ten sposób, że będzie to wyglądało tak, natomiast tutaj już będzie troszeczkę większa przebudowa. O Jezu, dziękuję za na zdrowie, ale to ja. Więc u mnie to jest norma. I teraz tak, zabieramy oczywiście blueberriesy, bo na tym chyba tak na dobrą sprawę no najwięcej tego jest, co powinniśmy przerobić. Jeżeli chodzi o wina, to czekajcie, ja sobie odpalę jeszcze tą tabelkę. Keg Artisan. Tutaj chyba była dynia i melon. Tak, melon i pumpkin to są rzeczy, które przerabiają się najdrożej. Więc nie wiem, czasem mam 10 melonów. Kurde, nie ryzykowałbym, ale wiecie co? Wezmę 2 melony. Resztę przerobimy hopsów, bo hopsów też mamy bardzo dużo. Także resztę przerobimy sobie właśnie hopsów. I do której ja to skrzynki tu wrzuciłem? Dobra. No i teraz będzie tak. Bierzemy skrzynkę. No tego to ja, kurczę, narobiłem jak głupi. Ale dobrze. Teraz tak, stawiamy tutaj, 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 tutaj i tutaj. I to jest, jeżeli chodzi o moda Automate, to jest najbardziej... O Boże, nie tak zrobiłem. Jestem inteligentny. Tu miały być blackberriesy. Kurde.
No widzicie, jak się człowiek śpieszy, to się... A, diabeł cieszy. Tu miały iść melony, więc wrzucę je dwa. I hopsy. Okej, okay, dobra. Teraz jest dobrze. Teraz jest dobrze i tak to miało wyglądać. Ale kurde, że też odwaliłem z tym. No masakra po prostu. No trudno się mówi. Totalnie się trudno mówi. Dobra, to wiecie co? Tak, ja te algi sprzedam. Blackberries też. Black to też. Bo to się nam nie przyda. I teraz tak. Tutaj wrzucamy to i na razie chyba teoretycznie wydaje mi się, że jest wszystko pięknie, ładnie, cacy. Ten Energy Tonic to ja wrzucę i tak do lodówki i mamy jeden kabecz, patrzcie, mamy. On kosztuje 9 dni latem, ale my to zrobimy jak odblokujemy szklarnię, więc no najważniejsze to jest to, żeby po prostu poczekać na sytuację, w której odblokuje nam się, znaczy w której kozy będą dawały po prostu lepsze mleko. Dobra, słuchajcie, ja myślę, że na dzisiaj to by było na tyle. Tutaj nam się sporo rzeczy udało zrobić. No niestety będziemy trochę czekać na przykład na wino z melona albo na melon jelly. Także no niestety spierdzieliłem trochę. Ale czekajcie, jeżeli chodzi o melony, to one zwykłe kosztują 250, po przerobieniu na jara jest 825, więc to i tak jest opłacalne, natomiast najbardziej jest opłacalne na wino, bo to jest 1125 wtedy za jedno, więc no jest okej. Dobra, ale my idziemy spać, wszystko chyba dzisiaj zrobiliśmy, tak mi się przynajmniej wydaje, tylko że nie poddawałem chyba zadań, więc średnio mamy większy przyrost pieniążków. Tyt. Dobra, to nam się przerabia, jeszcze zobaczę te zadania, no tak, a nie, to są kop, no i tu jest, dobra, ale to i tak będę musiał oddać jeszcze raz w następnym odcinku. Także słuchajcie, ja wam za dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję, mam wielką nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, pamiętajcie oczywiście, żeby zostawić łapkę w górę, komentarz, subskrypcję. My słyszymy się w następnym odcinku już niedługo i widzę, że kozy dzisiaj znowu nic nie dały, więc mam nadzieję, że chociaż pod koniec coś dadzą. No, ale my słyszymy się już w poniedziałek. Także ja wam za dzisiaj jeszcze raz dziękuję. To by było na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, to pamiętajcie łapka, komentarz, subskrypcja. Dziękuję moim wspierającym. Wpadajcie na SM-ki i słyszymy się w następnym odcinku w poniedziałek. Pa, pa!